No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Ara, History Untold na moim kanale, zapraszam do oglądania. Na samym wstępie troszkę będzie gadania, dlatego ma ten film rozdziały, dzięki którym możecie sobie przeskoczyć automatycznie do gameplaya. Jeżeli nie interesuje was troszkę gadania, to przeskoczcie sobie. Natomiast dzięki współpracy z firmą Xbox, od której dostałem darmowy kod do PC Game Passa, jestem w stanie pokazać wam tą grę, nagrać z niej odcinek i być może zachęcić siebie jako taki delikatny fan strategii. Ara, History Untold to jest strategia turowa. To jako delikatny fan strategii być może zagłębić się w tajniki walki, w tajniki rozbudowy potęgi naszego imperium, które daje mi właśnie wspomniany tytuł. Moi drodzy, Ara History Untold jest to, tak jak czytałem w komentarzach, taka delikatna podróbka cywilizacji. Civilization, kojarzycie tą serię, nie? No, oczywiście nigdy twórcy nie chcieli być podróbką cywilizacji, natomiast po prostu takie komentarze widnieją na serwisie gry online. Natomiast zobaczymy, zobaczymy. I tak, jeśli chodzi o gry typu RTS, macie na moim kanale Age of Mythology. Strategia piękna, cudowna. No, zachęcam do obejrzenia. Ara jest to typowo tylko, myślę, że jeden, może dwa odcinki będą z tego tytułu, ponieważ na ten moment jest bardzo dużo premier, które się szykują i które się zbliżają, więc nie jestem w stanie, powiedzmy, zrobić dłuższego let's playu z tego, ale Tokugawa Ieyasu, ruthless warlord, cunning politician and shogun of Japan. Ale póki jeszcze nie wyszedł Call of Duty i póki mam dostęp do właśnie Game Passa dzięki firmie Xbox, to chciałbym wypróbować ten tytuł. Więc tak, mamy różne nacje, które możemy wybierać sobie różnych, naprawdę różnych tutaj władców. Ava Perón, movie star, activist and politician. Każdy władca kieruje inną nacją, innym narodem, ale coś dla nas, Polaków, tylko teraz muszę to Simón Bolívar, Nicolás Copernicus, brilliant mathematician and astronomer. No i oczywiście, że lecimy z Polską, żeby rozwinąć ją maksymalnie tyle, na ile będziemy w stanie. Mikołaj Kopernik, polski matematyk i astronom z początku XVI wieku, był wizjonerskim geniuszem, który dokładnie opisał ruch Słońca, planet i Księżyca. Jego opus magnum o obrotach sfer niebieskich przez wieki stanowiło podstawę badań astronomicznych. Podważając długo akceptowane przekonania na temat natury wszechświata, Kopernik stał się pionierem rewolucji naukowej. Moi drodzy, więc tak, jak my chcemy, żeby on wyglądał? Wydaje mi się, że tak jest, ten kolor lubię, więc będzie akceptowalny przeze mnie, bo tutaj to takie passé. Myśl rewolucyjna. Obserwatoria i laboratoria naukowe zapewniają plus 10 jednostek edukacji, plus 2 jednostek badań natury. Dobra. Powiem wam tak, nigdy nie grałem. Ustawienia poziom trudności. Najniższy poziom trudności, dodatkowe premie i przyjazna sztuczna inteligencja. Baron, tu mamy normalne. Kilka premii z przyjazną sztuczną inteligencją. Wiecie co? Ja sobie mimo wszystko wezmę Barona, z tego względu, że nie grałem w tą grę i muszę, nie znam technik, nie znam mechanik rządzących tym tytułem. A druga sprawa, że to jest też stricte pokazowe, więc na razie, nie? No bo wiecie, nacje, 8 większych map. A zróbmy tak o 10.
No, na razie pokazowe, ale być może znajdę jakieś konkretne tytuły, które gdzieś tam w przyszłości sobie będę mógł ogrywać. Oczywiście, jak zwykle, polegam też na waszych sugestiach. Jeżeli znacie jakieś tytuły, które chcielibyście, abym ograł, to w komentarzu zamieśćcie je. Tak samo jak to miało miejsce pod końcowym odcinkiem, finalnym odcinkiem z Until Dawn. Seeker of the Cosmos. Nicholas Copernicus, visionary of the stars, your subjects await. With the boundless sky as your canvas and the mysteries of the heavens awaiting your exploration, your people are prepared to unlock the secrets of the universe. Guide them to new heights of knowledge and discovery, and lead them to a future as bright as the stellar dance of the night. No, tak jak to miało miejsce w ostatnim odcinku finalnym z... Dobra, czy chcesz... Oczywiście, że chcę porady z samouczka. Witamy w Ara Historii Untold. Witamy, pozwól nam poprowadzić cię w twojej podróży do wielkości, gdy będziesz dążyć do zdobycia prestiżu i stworzenia najpotężniejszej nacji. Kliknij lewym przyciskiem myszy dalej, aby kontynuować. Proszę. Świat czeka na zbadanie. Użyj klawisze WASD, aby poruszać się po mapie, lub klikaj i przeciągaj ekran myszą. Przybliżaj i oddalaj za pomocą kółka myszy i używaj klawisza Home, aby przejść do stolicy. Okej. Dobrze, że to jest klawisz Home, bo nie, bo... Czy ja mam coś na YouTube? No nie, nie mam raczej pod Home'a. Dobra, nie mam nic na tym. Dobra. Bo wiecie, jakby powiedzieli Delete albo End, to już jest dupa, bo ja mam tu szybki dostęp do OBS-a. Oto lista kontrolna samoczna, na której możesz śledzić, co już wiesz i co będzie dalej. A skąd wy wiecie, że ja będę to wiedział? Kliknij pozycję, przejdź do widoku na miętę, da blok pierwszą lekcję. Dobra. Przejdź do widoku miasta. Widok miasta. A, dobra, okej. Okay. Coś takiego. Ulepszanie miast. Witaj w swoim mieście założycielskim. Musisz teraz wybrać projekt, nad którym będą pracować twoi ludzie. Projekty rozwijają się w każdej turze i obejmują takie zadania jak powrót do wojska i budowanie usprawnień. Dobra. Wielkie palenisko jest sercem twojej nacji. Wybierz projekt tutaj, okej. Okay. Farma, mieszkanie. A jakie są moje zapotrzebowania? Mamy tak, populacja, wartość początkowa 320. Tu mamy badania, teraz tak, wiedza. Wiedza to mamy bonusy. Drewno, jedzenie. Minus 1. Dobra, farma, zdecydowanie. 15 potrzebuje drewna. Będę miał tyle drewna. W tych wczesnych dniach twój cel jest jasny, przetrwać. Niezbędne materiały takie jak żywność, monety, materiały i drewno są kluczem do sukcesu twoich osad. Zbuduj farmę, aby upewnić się, że twoi ludzie wygenerują wystarczająco dużo żywności, aby twoja populacja mogła się rozwijać. Dobra. No to tak, bierzemy to. Wybierz strefę. Nadszedł czas, aby zbudować swoją farmę. Każdy region jest podzielony na różne strefy, a każda strefa może pomieścić jedno usprawnienie. Farmy najlepiej sprawdzają się w regionach o wysokich plonach żywności lub w strefach z unikalnymi materiałami, które twoi ludzie mogą zbierać, takich jak wełna, owiec. Wybierz strefę, ok. Tu, co my tu mamy? Aha, dobra. Przybliżmy sobie. Teraz tak, tu co jest? 1 na 25, tu jest Harvest Opinion, tutaj wielkie palenisko. To nie. Jeden. No to tutaj akurat nie ma ten. Tu mamy drewno na pewno. I tutaj mamy mało drewna, więc wiecie co? Budujmy tutaj. Świetna robota. Twoi ludzie są na dobrej drodze do osiągnięcia niezależności agrarnej. Będą pracować nad tym projektem przez kilka najbliższych tur. Teraz musisz spojrzeć poza swoje granice. Kliknij przycisk wróć do mapy, aby wyjść z widoku miasta. Dobra, wróć do mapy. Okej, no i jestem. I teraz tak, tu co mamy? Winorośle. To by wypadało pod ten, podbić i wtedy byśmy mieli winorośle. Tu mamy skrytkę z surowcami. Zwiadowca. Dobra, wybieranie jednostek. Większość świata jest ci nieznana. Twój zwiadowca może przemierzyć świat i ujawnić nowe regiony, zawierające surowce lub drapieżniki, a nawet inne nacje. Kliknij zwiadowca, aby rozpocząć.
Dobra. A skąd ja mam tego... Teraz, gdy twój zwiadowca jest już wybrany, czeka na twoje pozycje. Jego dostępne akcje są widoczne w lewym dolnym panelu. Na mapę, by zwiadowca... Dobra. Czyli tak, możemy albo tutaj to ogarnąć, albo go samemu wysłać. To co to jest? Ryż. O! Zdecydowanie. Tu co jest? Tytoń, surowiec. A ja bym powiedział, że ja bym bardziej tutaj wolał. Bo tu... Wydaje mi się, że mamy to jakoś tak... Zbuduj farmę usprawnienia, zwiększyć... Głód. Musisz posiadać region. Chociaż... Ty, tu nie mamy czasami dostępu do morza? Tu jest chyba dostęp do morza, nie? Dobra. Prawym przyciskiem jest tak, tak i tu. Przeglądanie rozkazów. Aby zobaczyć wszystkie rozkazy, które wydano w tej turze, możesz kliknąć przycisk rozkazy, który otworzy panel rozkazów. Dobra. Tutaj, okej. Okay. W budowie farma i zwiadowca w ruchu. W pożo. To i to. Okej. Okay. Zakończ turę, ukończ farmę, zdobywanie prestiżu. A czy ja by na pewno mogę tak to zrobić? Poczekajcie. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć tutaj, co mi to daje. Rozmieść siły zbrojne. Jakość życia, okej. Okay. Tu mamy możliwość. Czy ja mam coś za... Nie mam za bardzo możliwości... Wróć do mapy. Kurde, nie wiem za bardzo, gdzie dać tą swoją mapę, ale spoko. Zakończ turę. No dobra, zakończmy to. Pilne powiadomienie. Kliknij na pilne powiadomienie. Odblokowane technologie. Dobra, czekaj, tu coś mamy, tak? Wejdź w interakcję z ciekawym punktem. Dobra. Ciekawy punkt odkrył. Tu mamy wilka. Aczkolwiek i tutaj mamy wodę. Dobra, to będzie trzeba to przejąć i to przejąć. Splądruj skrytkę. Relikty da na no, przekonaj się, co odkryje. No dobra, to za chwilę. Nie, to nie. Otwórz panel technologii. Dobra, odblokowane technologie. Historia starożytna. Naukowcy czekają na twoje wytyczne co do tego, na co mają skierować swoje wysiłki. Technologie odblokowywane przy pomocy badań zużywanych w każdej turze mogą zapewnić różne korzyści, takie jak nowe usprawnienia, typy rządów, umiejętności twoich obywateli, a nawet prestiż. Prestiżowe. Najedź kursorem na każdą technologię, aby zobaczyć, co odblokowuje. Mhm. Przechwytywanie ziarna. Magazyn zbożowy, chleb, spichlerz, ziarno ryżu. O, to akurat się przyda. Produkcja lin. Sieć rybacka. O, to zdecydowanie jest potrzebne. Ale teraz tak, skoro odblokowałem to, to tu potrzebuję ważenie. I tu płód. Że tam jest ryż, kurde. Ziarno. Wiecie co? Przechowywanie ziarna. Myślę, że to będzie dobre. A jeszcze poczekajcie, bo to jest tak. Ziołolecznicz. Po leki ziołowe, to może by się przydało. Fermentacja. Ceramika. Gra jest mega rozbudowana. Jest trudniejsza zdecydowanie niż Age of Mythology, wydaje mi się. Retold. Natomiast, no... Czy ja mam jakieś... Czekajcie. Wybierz technologię. No ja to wybrałem na przykład to. Okej, okay. I co? Zwiadowca zbiera badanie. Przechowywanie ten. Tu jest 5. Czy ja mogę jeszcze coś tu zrobić? Korzyści z niej oczekuję po zakończeniu badań. Na ery technologiczne. Aby przejść do następnej epoki, konieczne jest zbadanie katalizatora ery. Och, ty w życiu. To może właśnie dlatego ja nie będę kombinował za bardzo. Dobra. Ukryj lekcję. Tu na przykład. Farma. Nie!
God damn it. Czekaj. Anuluj budowę. Tak, anuluj. Czy ja właśnie... Nie, anulowałem to dobre. Dobra, w porządku. Wielkie palenisko. Tutaj, co ja mogę wybudować? Mieszkanie albo warsztat? Różnorakie niezbędne przedmioty. Może mi się to przyda, powiem wam szczerze. Warsztat, dobra. Zbudujmy to. Zobaczymy, co mi to jeszcze da. Tu mamy miejsce na kolejne ulepszenie. To my tu mamy mieszkanie, no to ja bym tutaj jeszcze mieszkanie ogarnął. Na przykład tak. O, i tu bym walnął na przykład mieszkanie. Bang. Niech oni się tutaj rozbudowują, a później sobie tutaj damy możliwość... To, co to mamy? Wyświetl i zarządzaj. Zarządzaj swoją kolejką. Dobra. Mamy chyba wszystko, nie? Nie ma jakichś rzeczy, które są naglące, więc następna tura. Zebrano. Co dostaliśmy? Jakieś badziewie. Moi drodzy, to tak. Zwiadowca, panie kolego. Gdzie by tutaj ogarnąć? To może tu? Opcje zbioru. Musisz posiadać region. Co ja bym tutaj odblokowywał z chęcią? Tu mamy jakieś... A to? Meteoryt. Metal. No dobra, ogarnijmy to tak. To co to jest? Udało ci się zebrać skrytkę z zapasami, która zawiera 15 razy... 15 majątków i jeden kamień szlachetny. Kliknij lewym przyciskiem, aby aktywować. No, aktywowaliśmy i co? W Pożo. Warszawa. Dobra, jak tam się buduje? Nic więcej. No ja tutaj chyba nie jestem w stanie nic więcej zrobić, no. Bo nie mogę w żaden sposób przejąć. Tylko, aby na pewno... Aby aktywować. Czekajcie, machnijmy jeszcze raz. Nacja, spotkano plemię. Nie przesłano żadnych rozkazów. Dobra. Udało ci się odkryć niezależne plemię w pobliżu. Plemiona będą się czasami z tobą kontaktować, a sposób, w jaki im odpowiesz, może wpłynąć na ich postrzeganie ciebie. Ci, którzy darzą cię wielkim szacunkiem, mogą dołączyć do twojej nacji, a ci, którzy cię nie lubią, mogą cię zaatakować. Najedź kursorem na pasek stanu, aby zobaczyć, co pobliskie plemię myśli o twojej nacji. Dobra. Plemię Byton, możliwości. Najedź, poczekaj, co? Najedź kursorem na pasek stanu. No ja mam 100 na 100. I co? Ukończ farmę. Dobra, zaraz pokombinujemy. Zbieranie zaopatrzenia. Tutaj mamy to. A, okej, okay, tu. Przyjaźń. Relacje można poprawiać i utrzymywać, wypełniając zadania dla plemion. Przyjazne plemię może zdecydować się dołączyć do twojej nacji, co zwiększy jej populację, a także zapewni technologię i dobra. Okej. Okay. Co mi to da? Dobra. Zdobywanie prestiżu. To zaraz. Zaraz, panie kolego. Teraz tak. Ukończ farmę. Tu została... Podstawowe usprawnienia. To A, czyli jeszcze jedna tura została. Tu zostały dwie tury. Tutaj trzy, dobra. Technologie, badania. Warszawa, wartość bazowa bieżąca, wartość 7. Tu mamy przechowywanie ziarna, jeszcze 3. Okej. Okay. Ja za każdym razem tak muszę tutaj...
Dobra, no dyplomacja. Gdzie ja mam coś takiego jak dyplomację? Stosunkami dyplomatycznymi. Plemię Byton. Dobra, cyk. Plemię Byton. No i okej. I co ja mam z nimi zrobić? Czy ja mam tam po prostu pójść? Czy wysłać tutaj zwiadowcę? Dobra. Trzy tury będą potrzebne. No zobaczmy, jak to się rozwinie. Dobra. Wojownicy plemienni. To mnie nie interesuje. Nie przesłano żadnych rozkazów. No tak. Ale jak dyplomację ogarnąć? To zaraz zobaczymy. Dobra, zobaczmy najpierw tutaj. Tak, nasze miasto. Ja bym jeszcze coś tutaj zbudował. Tu na przykład bym ogarnął mieszkanie. Czy jest sens teraz dobudowywać coś więcej? Chyba nie. Otwórz Enkartę. Co to jest Enkarta? Witamy w Enkarcie. Enkarta zawiera księgi wiedzy dotyczące Ara Historii Untold. Okej. Okay. Nacje i przywódcy. Mnie by interesowało dyplomacja. Pierwszego kontaktu. W samym momencie dana nacja pojawi się na panelu dyplomacji. Możesz za pomocą ikony flagi. Ekran dyplomacji przywódcy. Po wybraniu przywódcy w panelu... Dobra. To teraz popatrzcie. Wracamy do mapy, przynajmniej tak mi się wydaje. Klikam tutaj i teraz tak. Zwiadowca, proszę bardzo. To miasta Warszawa. To mnie nie interesuje, ale religie... Sojusznicy, brak, armię. To nie, zmęczenie, era, historia... Prestiż. Wojskiem i przemysłem swojej nacji. Dalej. Rząd, kultura i religia to inne ważne obszary pozwalające zdobyć prestiż. Badaj technologię z tymi domenami, odblokuj nowe potężne narzędzia. Okej. Ja bym chciał bardziej... Technologii, zero. Chcemy generalnie tutaj... Prestiż, klasyfikacja. Celem Graria Ara jest wyróżnienie się pośród innych na arenie międzynarodowej. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj możliwości... Czekaj, to co mamy? Swoim rządem, religią, autorytety, regiony, Dąbrowa Górnicza. Tak, wydaje mi się, że będę mógł z nimi pogadać dopiero... To później. Dopiero jak ich odkryję. No bo tutaj... Tu nic nie zrobię, nie? Jednostki. Tak, bo to no nie mam innej opcji, nie? Dyplomacja, umowy. Wydaje mi się, że to stricte oni muszą. Dobra. Kończymy tą... kończymy to... A to? Okej. Okay. Jednostki bezczynne. No i co? No jak? Przecież panie kolego. Dobra, czyli on jest... spoko. Ciężka praca się opłaca. Między turami czas przesuwa się naprzód. Aby zobaczyć wszystko, co się wydarzyło, najedź kursorem na stos powiadomień po prawej stronie. Twoja farma została zbudowana. Kliknij powiadomienie lewym przyciskiem myszy, aby przyjrzeć się temu bliżej. Farma została ukończona. Teraz, gdy twoja farma została ukończona, zbiera ona więcej żywności dla twoich ludzi. Oprócz żywności może również zbierać inne zasoby, jeśli zostanie umieszczona na
węźle unikalnego zasobu. Opcje zbiorów można dostosować w panelu szczegółów usprawnienia. Kolejny projekt miejski. Dobra. Opcje zbioru, modyfikatory. To mnie na razie nie interesuje. Zasobów. Łuk, pługi ciężkie, nie mamy. Nawóz. To będzie można odblokować później. Spoko. Czyli za każdym razem, kiedy tu najeżdżam, to mogę jeszcze zwiększyć tak jakby wydobycie tego. Okej. Okay. Mamy to. Czas na kolejny projekt. No, wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj to rozbudowywać, ponieważ lada moment mi się właśnie odblokuje taka możliwość. A nie ma sensu chyba... A może warsztat? Tak, nie będę tutaj nic robił. Poza być może farmą. Bo jak my tu mamy? To jest co to jest? Mieszkalnictwo, maksymalną wielkość twojego miasta. Zwiększaj mieszkalnictwo budując mieszkania. Dobra, wiecie co? Jak już tak robimy? Trochę tam drewna było, ale sobie to zostawimy. Dobra, wróć do mapy. Oni sobie tutaj żyją. Nie mam pojęcia na razie, jak z nimi pogadać. Ukończ warsztat. Tutaj będzie możliwość sprawdzenia tego. Badania zakończone. Magazyn zbożowy, receptura materiału eksploatacyjny, dobro. Chleb, receptura materiału eksploatacyjny, dobro. Dobra, przemysł usprawnienie, ziarno ryżu. Okej. Okay. Teraz tak, ziołolecznictwo, hodowla zwierząt, łucznictwo. I co mi to da? Łucznicy. Proszę bardzo. Wiecie co, wydaje mi się, że ogarniemy to, łucznictwo, bo to mi się przyda, jakby nie było. Dobra, teraz tak, mój drogi kolega, który będzie... Ile potrzebuje tur, żeby tam wrócić? 3 tury, spoko. Nie będę szedł w tamtym kierunku, ponieważ... To jest dosyć daleko, nie? Ty, chyba że... To odblokowałem, czy nie odblokowałem? Nie odblokowałem. Dobra. Pyk. Dyplomacja. Czy ja by na pewno nie mam nic tutaj, co mogę... Sojusznicy. Kurde. Warsztat. W trakcie budowy. Cele mnie nie interesują. Tutaj. Wielkie palenisko w toku. Aktywne. Kliknij receptury, by dodać do kolejki. Teraz produkuję. Uczta. Okej. Okay. Przyspiesz produkcję. To mnie nie interesuje. Biżuteria albo uczta. Modyfikatory mnie nie interesują. Zasoby. Czy ja mogę tutaj coś zrobić? Nie. Dobra. No to czyli czekamy. W późniejszym etapie zapewne będzie tak, że odblokowuje mi się więcej zdecydowanie opcji, nie? Chociażby jak ten warsztat ogarnę. Ale to jeszcze do tego jedna tura mi jest potrzebna, nie? To, co to mamy? Otwórz tę kartę, to było ten, rozdziały samouczka. Tu mamy menu gry. Tutaj 4 łucznicy. Region. Małopolska, dobra, region Małopolska. Tu mamy, co to jest? Autorytety. Nie wiem, co to są autorytety. Oczywiście, jeżeli wiecie, jak dobrze grać ten tytuł, dajcie znać w komentarzach. Z miłą chęcią poczytam o tym. Limit miast. 1/3, dobra. A jakbym chciał na przykład kolejne miasto założyć? No dobra, ty, bo ja tak te tury przeklikuję.
Twoje miasto awansowało na wyższy poziom. Twoje miasto urosło do drugiego poziomu. Gdy populacja twojego miasta urośnie do określonej wielkości, twoje miasto awansuje. Miasta o wyższych poziomach mają większe potrzeby, ale także zapewniają ekscytujące możliwości. Przejdź do swojego miasta, aby sprawdzić, co nowego jest na tym poziomie. Okej. Okay. Nie przesłano żadnych rozkazów. Dobrze, zaraz to sprawdzę. Natomiast tak, tutaj pana zapraszam do tej skrytki. Roszczenie. Moi drodzy, 30 minut, więc żeby tradycji stało się zadość, dzięki firmie Xbox i współpracy z nią dostałem od nich darmowy kod na Game Passa, dokładnie do PC Game Pass. I dzięki temu właśnie ogrywamy Ara History Untold. Aga, piękne imię, dlatego mi to po głowie ona chodzi. Natomiast oprócz tego w Game Passie macie szereg innych gier, które możecie sobie wypróbować. Nie wszystkie gry są warte wypróbowania, ponieważ jak wiemy, gusta są różne, o gustach się nie dyskutuje. Jednemu spodoba się Ara History Untold, a drugiej osobie na przykład będzie ona się nie podobać. To jest logiczne, natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trzeba często o tym przypominać, ponieważ nie każdy pamięta, aby... Czy ja bym miał na przykład tutaj ogarniać? No, inne, to, że mamy inne zdanie, niekoniecznie oznacza, że jest ono błędne. Dobra, to tyle. Kliknij region, aby go przejąć. Wydaje mi się, że tak, najrozsądniejszym regionem do przejęcia byłoby tutaj to. Natomiast ja bym chciał stosunki dyplomatyczne z tymi uzyskać, a mogę to zrobić chyba... jak przejmę tutaj ten region. Tak mi się wydaje. Wybaczcie, ale chyba coś mi łapie. Hehehue. W ten sposób. To jest pierwsza sprawa. Teraz tak. Warszawa, panie kolego. Tutaj się buduje wszystko. Jak wygląda 2 na 5. Poziom miasta. Populacja 504. Następna tura łącznie 530. Jakość życia jest spoko. Dobrobyt mamy jak najbardziej na dużym poziomie, wysokim poziomie. Zdrowie też ok. A ty, a udogodnienia? Brak zasobu. No w porządku. Czyli co? Czyli następna tura. Teraz, gdy twój warsztat jest już gotowy, nie ma flagi, nie ma kraju, zajęta region dla swojej stolicy. Teraz, gdy twój warsztat jest już gotowy, możesz rozpocząć wytwarzanie przedmiotów, korzystając z receptur. Przejdź do widoku miasta. Czekaj, wytwór tutaj. Co my mamy? Narzędzia kamienne. To... kosz lub narzędzi kamiennych. Ma swój własny szereg dóbr. Dobra. A to co to jest? Kosze. Dobra handlowe. Mieszkanie, rezydencja, czekaj, jednostka. 10 zamożności. Efekt utrzymuje się przez 10 tur. A to? Używane jako zaopatrzenie w tartak. Wydaje mi się, że narzędzia będą sensowne. Dobra. Czyli niech to będzie. Teraz tak, panie kolego. Wytwarzasz teraz narzędzia kamienne. Współczynnik produkcji twojego miasta określi, ile tur zajmie ich wyprodukowanie. Okej. Okay. Aby skrócić czas wytwarzania... dobrobyt. Okej, okay, to kliknijmy. Tyk. Majątek. Przyspiesz wykonanie zadania. Narzędzia kamienne będą teraz wytwarzane w szybszym tempie. Przyspieszone. Dobra, zamknij panel usprawnienia. Ja bym jeszcze chciał... A, ten ma tutaj jakąś konkretną ścieżkę. To co to jest? Tu nic nie ma, dobra. Czyli mimo wszystko.
Zakończ. Ty, a może ja bym... Zaraz. Pyk. Farma. Zapraszam tutaj farmę. I bym na przykład zaproponował... A, nie mam czegoś tam, drewna. W pożo. Niech będzie. Będziemy po prostu dzięki temu handlować z innymi. Cyk. Badania zakończone. Łucznictwo. Zapewnia 5 do prestiżu. Odblokowuje łucznicy. Wieża strażnicza. I obóz myśliwski. Clean formacja, okej. Dobra, to teraz mogę tak, wybierz technologię. Co ja bym chciał ogarnąć? Hodowla zwierząt czy produkcja lin? Z miłą chęcią, tylko tutaj wydaje mi się, że mamy możliwość łowienia czegoś. I być może tu, ale chociaż nie, bo tu widzę, dobra. Tu są drzewa, więc to jest, no, to są jakieś bagna. Ale tutaj... Przydałaby się wieża strażnicza. Czyli tak. Promując zdrowie i pogoń za nauką. Szczęścia i zapatrzenia w żywność. Co mi jest teraz potrzebne w Warszawie? Warszawa. Szczęście, może szczęście. Czy nauka? A to? Bezpieczeństwo. Dobra. Nie jestem pewny, co ja bym teraz chciał. Hodowla zwierząt. Wędliny, sklep mięsny, wielbłąd. Z zastosowaniami spożywczymi i wojskowymi. Wiecie co? Może my w wojsko... Dobra. Hodowla zwierząt. Pyk. Niech to sobie działa. Tu mamy jedną turę. I teraz właśnie, drodzy państwo, czy jeżeli ja odblokowałem... Na przykład to, obóz myśliwski. Co mi to daje? Obóz eksploatuje lokalną przyrodę na obszarze, w którym się znajduje, zapewniając więcej surowców i zamożności. O! Obóz myśliwski. I to jest chyba bardzo dobre wymagane polowanie. Niebezpieczeństwo 2. No i wydaje mi się, że to jest to. Tak. To będzie dobre. To będzie dobre. I teraz tak. To jest farma. Nie. Mnie interesuje obóz myśliwski. Modyfikator. Opcje. A, nie mogę tego przyspieszyć w żaden sposób. Dobrze. Usprawnienia. Wróć do mapy. Chyba nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Tutaj relacje. Plemię bytom. Zadania dla plemion. Wyszkol włócznika. Czekaj, bo ja... A, panie kolego. Wyszkol włócznika. Ale gdzie tego włócznika ogarnąć? Wyświetl modyfikatory. Tu nie. Tu tego nie zrobię, ale... Triumf. Zwiadowca. Ty. A... Ogarnijmy jeszcze jednego zwiadowcę. Wybierz projekt. Możemy mieć tylko jednego? Nie, okej. Łucznicy. Dobra. I włócznicy. Cyk. Szkolenie twojego włócznika jest teraz w toku. Po jego zakończeniu włócznicy zostają... Aha. Dobra. Okej. W porządku. Sounds good. Czy mój tutaj kolega ten...
tą skrytkę ogarnie, czy on nie ogarnie? Dodaj jednostki do rezerw. No nie, no na razie to mam zrobione. Dobra. Warszawa, jak to tam wygląda? Tutaj. Czy ja coś... kliknij recepturę. By wytwarzać. Ta uczta cały czas działa, nie? Biżuteria. Używane do wytwarzania akredytywa. Zamożność w mieście, a to? Uczta, dobra. Czyli palenisko daje mi możliwość rozwoju. Mhm. To nie, to mnie nie interesuje. Tu, farma. Modyfikator mam. Łuk niezrobiony. Nawóz też niezrobiony. Źródło zasilania i ciągniki. Okej, nie mam. Tu, warsztat. Tu jeszcze się to dalej wytwarza. Mieszkanie i tak dalej nie jest zrobione. Dobra, panie kolego, to ja bym jeszcze... Projekt specjalny. Pracuj nad pozyskiwaniem majątek. Cyk. Wybierz czas trwania. Wiecie co? No ja bym potrzebował dwie tury na przykład. Pyk. Wróć do mapy. Jednostki bezczynne. Dobra. Ogarnął to. W porzo. Tu mamy krówki. Nie, to są kozy. Dobra, kozy i wilki. Tytoń. Tytoń mnie na razie nie interesuje, powiem wam szczerze. Region jest zablokowany. A ciekawe dlaczego? Odblokujmy coś, co jest w tamtym kierunku. Dobra, dyplomacja. Tamci są dalej... A tu? Co jest? Udało ci się zebrać skrytkę z zapasami. No... To jest dziwne, bo... Popatrzcie, 15 zdobyte. Lewym przyciskiem klikam i nic mi to nie daje, chyba że ja już to po prostu dodałem tutaj. Nie zwróciłem uwagi, ile miałem wcześniej. Dobra. W porzo. Tu 5 tur, tu 2 tury, tu 3 tury. Jak tam mój Kopernik? W stanie wojny nie ma nic, klasyfikacja jest git. 166, no powiem wam, że się rozwijam. Ale jak wejdę jeszcze tutaj w Warszawę i na przykład dam tutaj, nie mogę nic zrobić, dobra. Nie znaleziono projektów, nie mogę nic więcej zrobić, dobra. Dobra, to ogarnęliśmy. Co nam to dało, moi drodzy? O! Tu co to jest? Tu mamy wilka przede wszystkim. Złoże miedzi? Uuu, panie kolego! Niech on sobie tam działa. Tu raczej też już nic nie mam. Dwie tury zostały mi, żeby hodowlę zwierząt ogarnąć. Jak tam wygląda... kwestia... Mieszkanie, to jest mieszkanie, tu jest uczta. Tu jest też mieszkanie, ale jak kwestia wojska? Jeszcze się w tym gubię, powiem wam szczerze. Natomiast... Wiem, że mogę zrobić tak. Kolejka. Wielkie palenisko, warsztat. To nie to. To nie. Surowce. Wielkie palenisko. Wybierz autorytet. Książka. Nie mogę tego dodać tu. Okej. Dajmy jeszcze raz. Udało ci się zbudować pierwsze mieszkanie. Wraz ze wzrostem populacji wymagana będzie budowa kolejnych mieszkań, aby zadbać o dach nad głową i szczęście swoich ludzi. Śledź limit mieszkań. Okej. W porzo. Skoro to jest... Kontynuuj grę, aby przejść do kolejnych etapów samouczka. No dobrze.
to, co mamy. Lew, drapieżnik. Boże, odblokujmy sobie tutaj teraz ten region. Niech on sobie tam działa. Teraz tak, panie kolego. Cyk, podsumowanie. Tu, ryż. Panie kolego, tutaj wytwarzanie nie. Natomiast jedzonko mogę jakoś przyspieszyć. Dalej ten pług jest nieogarnięty, dobra. Palenisko też. I tu jest mieszkanie w trakcie tego. Budowy. No, jest dużo do rozkminienia. Otwórz enkartę. Menu gry, a to mi co daje? A, to mi daje tylko możliwość zapisu. Dobra, zapisz grę. Zapisz grę. Nowy zapis. Mikołaj Kopernik, oczywiście, że tak. Dobra, niech będzie. 621. Tak, tak wcześnie. Tak wcześnie gram. Zapomniałem, gdzie ja te siły zbrojne mam sprawdzać. Za Chiny Ludowe nie pamiętam. To było tu? Swoim rządem. No nie, no to jest to akurat. Stawka podatku. Ty, a właśnie. Dobra, a jakbym chciał na przykład... Przełącz opcję wizualizacji. Ukryj granice, drogi, religie, siły zbrojne. Nie, no tego akurat nie chcę. Hodowla zwierząt, być może? Rezerwa. No nie mam nic. Dobra, poczekajmy raz jeszcze. Badania zakończone. Pług, dobra. Hodowla zwierząt, czyli teraz będę mógł bawić się w ulepszenia. Reagowanie na wydarzenia. W miarę postępów historii pojawiają się wydarzenia, które będą wymagały twojej uwagi i osądu. Twoje decyzje mogą mieć różne skutki, a czasami tylko czas pokaże, czy były korzystne. Dobra, pokaż mi. Badania. Czekajcie. Doniczki, zakład ceramiczny, dół fermentacyjny, ziołoleczni, punkt aptekarski. To zrobimy. Produkcja lin. 5 tur. Dobra, bierzemy to. Licencja na naukę. Scholars from a nearby tribe hurriedly seek audience with you to beg for your help. Their latest works and studies are being decried as magic and an affront to the spirits which protect their people from peril. They disagree and believe there are those in power within the tribe that would support their work, but refuse to come out of the shadows without your support to their claim. Hey. Uczeni z pobliskiego plemienia pospiesznie szukają audiencji, aby błagać cię o pomoc. Ich najnowsze prace i badania są potępiane jako magia i obraza duchów, które chronią ich lud przed niebezpieczeństwem. Nie zgadzają się z tym i wierzą, że w plemieniu są tacy, którzy poparliby ich pracę. Król Anglii Henryk VI był znany ze swojego zainteresowania alchemią. Zachęcał ludzi do eksperymentowania i nauki. W latach 40. XIV wieku alchemia była pogardzana i często kojarzona z czarami, więc król udzielał licencji na prowadzenie badań naukowych, aby promować rozwój jego ulubionego tematu. My wiemy, że alchemia tak naprawdę ma wiele zastosowań i nie jest to nic złego. Wyślij swojego doradcę naukowego. Minus 15 majątku. Majątek. Ty, mamy 210 na 15. Punkt relacji z nacją. Plus 5 prestiż. Udziel porad i wskazówek. Plus 2 książki. Minus 1 relacja z plemię bytom. Potęp ich naukę, nazywając ją czarami. Plus 10 szczęścia we wszystkich miastach na 30 tur. Wiecie co? Bierzemy to. Ukończono wyzwanie. Przynieś to. Wow. Zbadaj więcej technologii, aby przejść do następnej ery. No dobra. Czekaj, zauważam skrytkę pełną zapasów. To co to jest? Cele. Badanie mamy wrzucone. Dokonaj wyboru. Wybrane. Okej. Okay. Licencja na naukę. To zrobiliśmy. Teraz tak, moi drodzy. Gdzie jest mój... O, jest tutaj. Pyk, panie kolego. Najpierw tutaj.
skrytunię, jak potrzebujemy, to sobie ją ogarnijmy. Teraz tak, tutaj. Udogodnienie. Łuk. Warsztat, gildia rzemieślnicza. Dobra. Czyli tak, przede wszystkim muszę do warsztatu. Łuk. Nie to. Halo. Łuk. Chciałbym to wyrobić. Ilość przedmiotów, które zostaną wytworzone. Dobra. Jeden puk czy dwa? Czy pięć? Sześć. Dobra, zróbmy sześć. W ten sposób. Narzędzia kamienne. Cyk. Proszę bardzo. Zrobimy to w ten sposób. Jeszcze coś? Lina albo tryb. Fajnie. Tu. Co my tu mamy? Meble, garnki, świece. Dobra. Ej, mega dużo tu jest do roboty. Tu mamy jeszcze jedną turę. Tutaj ulepszenie będziemy mogli wybudować dopiero jak gdzieś... a tu? Żywność. Jak my z żywnością stoimy? Myślę, że chyba okej, nie? 116. Dobra. Zróbmy to w ten sposób. Plus 50. To wtedy będzie plus 5 wydobycie, nie? Okej, ty, ale ja bym jeszcze tak, puste miejsce. Wiecie co? O, ja bym tak to zrobił. Biżuteria. Majątek, minus 10. Teraz mam plus 12, to tak troszkę muszę uważać. Ale jeszcze tu bym chciał zobaczyć coś, czy ja oprócz pługu coś mogę zrobić. Nie, dobra. No to zostawiamy to. Mamy wszystko git. Czy mamy wszystko git? Ogarnęliśmy, tak? Ty, a mordzie, obóz myśliwski. Tu jeszcze trzy tury. Spichlerz. Tu nie mam drewna. Ale to mi się przyda w takim wypadku. Gdzie było wojsko? Nie mam pojęcia. Ale widzicie, coraz więcej w kolejce mamy. Fajne to jest. Znaczy, wiecie, fajne jest to z tego tytułu, że mam to za darmo, tak, w ramach współpracy. A druga sprawa, że jest to coś nowego. Także... Okej, ten sobie tutaj działa. Tu coś odblokowaliśmy. O! Kamień szlachetny. I sól kamienna. Dobrze. Tu mamy jakieś góry. Tu widzę, że moje stosunki dyplomatyczne plemię bytom. Wdzięczność. Przyjazne plemię może zdecydować się dołączyć do twojej nacji, co zwiększy jej populację. No i ja mam nadzieję, że będzie to dobre z mojej perspektywy. Dobra. Bank. Teraz tak, tutaj wytworzone cokolwiek? Nie. Pyk, tu. Dalej puk nie jest wytworzony. Okej. Na wszelki wypadek. Tu mamy jedną. Tutaj też nic nie mogę zrobić. Dobra. Bawimy się. W ten sposób, że następna tura. You have entered a golden age. Okej, rozpoczynasz złoty wiek. Twoja nacja wkroczyła w złoty wiek. W czasie jego trwania otrzymujesz premię plus 25% prestiżu. Ze wszystkich źródeł prestiżu przez 10 tur. Pozostało 10 tur. Okej, czy ja teraz jakoś muszę bardziej wykorzystać to? Co to jest? Udało ci się zebrać skrytkę z zapasami. Fajnie. Aby aktywować. Tu nie. Dajcie znać, czy jak ja klikam po prostu lewym przyciskiem tutaj na tą skrytkę, to czy mi to przepada, czy to się tam dodaje do moich zasobów, bo nie zwracam uwagi na to, naprawdę.
Dobra, co ja bym jeszcze chciał? Tu mamy. Ja bym tutaj chciał, żeby on sobie poszedł. Czy tu? A niech, dobra, niech idzie tak jak jest. Tu mamy jeszcze 3. Historia starożytna. Wielkie palenisko. Tu wytwarza się to, spoko. Ale dalej nie mogę tego ulepszyć. I dalej nie widzę, gdzie my mamy obóz myśliwski. Farma. Dalej nie widzę, gdzie ja mam wojsko. Czy oni się po prostu jeszcze nie zbudowali? Dobra, tutaj coś odkryliśmy. O, tu mamy dużo... Morze Beringa. O kurde, popatrz. Martwi mnie, że tylko tutaj plemię jest. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. A to? Co to jest? Lew. A, ten lew, dobra. W porzu. 3 tury, 2 tury. Tu mamy 21 tur. Tak trochę lipa. Dobra. Ulepszenia jakieś może, co? Hop. Obóz myśliwski. Generuje majątek. Ty, wiecie co? Zróbmy raz jeszcze to. Pozyskiwanie bogactwa. Projekt specjalny. Chyba nie potrzebuję tutaj nic, jakichś usprawnień, nie? On mi tutaj generuje bogactwo, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, że i tak nie mogę nic więcej usprawnić. Także spoko. Dobra. Czy on sobie tutaj idzie? Tak, idzie. Zobaczmy raz jeszcze. Oho! Naglące jakieś wydarzenia. Leśny fort. Boy, no older than 16, enters your court, springing with excitement. He explains that he and his friends were climbing trees, and while sitting atop a giant oak, he spotted a raised and unnaturally round hill and smoke, as though from a campfire rising in the distance. He requests support to safely investigate. Legenda głosi, że Brian Śmiały, najwyższy król Irlandii w XI wieku naszej ery, rościł sobie prawo do tronu w leśnym forcie Bill. Boru. Wieki później forty jego łupy zostały odkryte, a dziś jego ruiny pozostają lokalnym miejscem, w którym dzieci wraz z przyjaciółmi odtwarzają historię z życia najwyższego króla. Wyślij zwiadowcę do twojej stolicy. Biżuteria, doniczki ceramiczne. Uzbrój chłopca i jego przyjaciół. Zignoruj. Plus, minus 10 jednostek. No nie, no to nie. Wiecie co? Minus 10 jednostek szczęścia. Udogodnienia to przedmioty, które mogą być użyte do zapewnienia tymczasowych korzyści twojemu miastu. Różne udogodnienia zapewniają premie do różnych obszarów, takich jak jakość życia twoich mieszkańców lub produkcja twojego miasta. Gdy masz przedmiot, który może być użyty jako udogodnienie, miejsce to stanie się aktywne. W widoku miasta kliknij wolne miejsce na udogodnienie i wybierz udogodnienie na liście opcji. No dobra, no to akurat zrobiłem, nie? Zauważasz skrytkę pełną zapasów, więc to idź tutaj. Tu co mamy? Budowa nowego usprawnienia, mieszkanie zakończona. Pokaż. Mieszkanie, proszę bardzo. Meble, to nie. Żarówki, jakieś inne pierdoły, dobra. Tu. Wróć do mapy. Panie kolego, ja bym chciał na przykład tutaj. Farma czy obóz myśliwski? Bogactwo dosyć dużo działa, ale tutaj, popatrzcie, szczęście mi spadło. Jakby wygenerować szczęście? Zdrowie może?
Czy zbieramy tu, na spichlerz? Prestiż, nie? Warsztat, wieża strażnicza. Dobra, zbieramy, bo brakuje mi drewna. Więc nie będę na razie wszystkiego pakował w bogactwo. Skupmy się na tych ulepszeniach. Cyk. To nie było to, to nie było to, to nie było to. Nie to. Chyba, że... Zaraz. Paner... Mieszkanie. Tego nie mogę. Te doniczki, bo to chodzi o te doniczki, nie? Narzędzia, to nie. Czy chodzi o... Przyspiesz produkcję. Tego nie chcemy. To niech sobie będzie. Wielkie palenisko. Farma. Tam było wszystko zajęte. Okej. Warsztat. Lina i tryb. Tu mi też to nic nie da. Majątek. Bydło to. Mogę przyspieszyć bądź garnąć. Dobra. Ty, a jakbym na przykład jeszcze chciał to... Kosze, 1,6. Wytwarzajmy, czemu nie? Obóz myśliwski. To jest 7 tur, nie? Chyba nic więcej tutaj nie zrobię. Bo tak, mieszkania nie ogarnę. Tego nie ogarnę. Kosze. Tu wytwarzamy kosze, tu wytwarzamy żywność, tu wytwarzamy tą biżuterię. Krosno. Modyfikatory. Nie mogę. No nic. Moi drodzy, ten odcinek dobiega końca. Myślę, że na pewno... Dobra, tak. Pierwsze, co to ja muszę zapisać. Nadpisz grę jak najbardziej. I... Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie... No przede wszystkim komentarz, jakby nie było. I tak, na sam koniec. Dzięki współpracy z firmą Xbox mam od nich darmowy kod do Game Passa, PC Game Passa. I dzięki temu mogę właśnie zagrać w Ara History Untold. Game Pass... Generalnie możecie listę w aplikacji Xboxa sobie zobaczyć, gier, listę gier oczywiście, które są dostępne w Game Passie. Age of Mythology Retold, Ara History Untold, już niedługo wlatuje Call of Duty Black Ops 6, dodatkowo wlatuje Dead Island 2. Dajcie znać, czy chcecie Dead Island, kilka odcinków na moim kanale. Więc niech każdy sobie sam podejmie decyzję, czy taka subskrypcja jest przynajmniej na miesiąc warta zachodu. Z mojej strony to wszystko, zapraszam na inne serie. Pozdro, Cheveral, hej.